Witam, witam i o zdrowie pytam. Jeśli masz problemy z pęcherzem, jeśli masz problemy z pojawiającym się od czasu do czasu problemem z wypróżnieniem lub jakieś bóle w okolicach pęcherza i całego układu moczowego, ten filmik jest dla Ciebie. Porozmawiamy dzisiaj na temat zapalenia dróg moczowych. Bardzo często nas o to pytacie. Ja odpowiadam indywidualnie, natomiast chyba nie zrobiłem jeszcze filmiku, który by jakby ogarnął ten temat w całości. Jeśli czytałeś naszą książkę Surowe Zdrowie, opisujemy w niej naszą przygodę z naszą koleżanką, która miała bardzo częste zapalenie dróg moczowych, i udało nam się jej pomóc poprzez przetrwanie razem z nią bardzo wysokiej gorączki. Czyli w jej przypadku, kiedy pojawiało się zapalenie pęcherza moczowego, pojawiała się bardzo wysoka gorączka. Dzięki temu, że tą gorączkę udało nam się jakby z nią przetrwać razem, nie obniżaliśmy gorączki, spędziła z nami 3 dni, 3 noce, mieszkając u nas, śpiąc u nas, na głodówce tak naprawdę, pozbyła się na zawsze problemu pęcherza moczowego. Natomiast nie wszyscy lub większość tak naprawdę nie ma podwyższonej gorączki, kiedy ma problemy z pęcherzem moczowym, i ten filmik po prostu dokładnie omówi, jak to wszystko działa. Dzięki za wszystkie paluchy, dzięki za wszystkie serducha, dzięki, że piszecie, skąd jesteście, łączycie się razem z nami. Im więcej tych wszystkich reakcji i akcji, tym ten film dotrze do większej grupy osób i w ten sposób będziemy mogli sobie nawzajem pomagać. A zatem przechodzimy do szczegółów. Przygotowałem jak zwykle karteczkę i pokażemy Wam przede wszystkim tak. Układ moczowy w takim największym skrócie to oczywiście nerki, to są przewody moczowe, jak również pęcherz moczowy. I mamy różne powody właśnie powstawania jakichś zapaleń czy problemów z pęcherzem, z całym układem moczowym, ale tym najczęściej pojawiającym się, bo aż w 90%, to są po prostu pałeczki E. coli. Być może słyszałeś już o takich bakteriach, które rozwijają się właśnie w pęcherzu moczowym, w układzie moczowym, które powodują po prostu zapalenia. I mam dla Ciebie dzisiaj cudowne rozwiązanie. Cudowne rozwiązanie, które istnieje w naturze. Jest to cukier, który nazywa się dimanoze po angielsku, demanoza po polsku. Jest to cukier, który w naturalny sposób występuje w owocach i to w wielu owocach, jak nie we wszystkich owocach. Jest to cukier, który jest naturalnym cukrem, który w połączeniu z glukozą w naszym organizmie wspaniale usuwa bakterie, które nam są niepotrzebne w naszym organizmie. Stąd owoce są dla nas takie korzystne. I ten cukier po prostu możemy sobie dostarczać poprzez jedzenie owoców. To jest najprostsza rzecz, aby właśnie zapobiegać takim rozwojom bakterii, właśnie jak bakterie E. coli. Ale jeśli oglądasz ten film, to prawdopodobnie podobnie dopadło ciebie już i wtedy już może nie do końca masz czas na to, żeby zjeść tak dużą ilość owoców, czy napić się soku ze świeżo wyciśniętych owoców. Dlatego mam dla ciebie inne rozwiązanie. Jest na rynku coś takiego, co się nazywa demanoza. Jest to cukier, który można kupić w proszku. Jest to cukier, który najlepiej jest właśnie wypić z jakimś wyciśniętym sokiem. Czyli kupujesz sobie taki cukier. Jest to cukier, który nie podnosi nam insuliny we krwi. Jest to cukier, który jest bardzo korzystny dla nas. Rozrabiasz ten proszek razem z jakimś świeżo wyciśniętym sokiem. I tutaj najlepszym sokiem będzie sok na przykład z jakichś cytrusów albo na przykład no, jakikolwiek masz sok wtedy w domu. Tylko wyciskamy sobie na świeżo, nie kupujemy ze sklepu. O to mi najbardziej chodziło. Żeby nie kupować sobie soku ze sklepu i dodawać wtedy tego cukru demanoza, tylko po prostu wycisnąć sobie sok w domu. I teraz bardzo często sam ten cukier już pomoże pozbyć się pałeczek E. coli. Natomiast dodatkowym elementem, bo nie zawsze to zadziała i nie zawsze to są pałeczki E. coli, będzie olejek z oregano. Olejek z oregano w połączeniu właśnie z tym cukrem demanoza będzie mógł pomóc tobie pozbyć się tych pałeczek E. coli. I teraz jak działa ten cukier? Przede wszystkim on nie działa jak antybiotyki, czyli nie niszczy naszej flory bakteryjnej, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby flora bakteryjna przyjazna nie ucierpiała na naszych działaniach. Ten cukier działa na zasadzie takiej, że dostaje się do pęcherza moczowego i jakby te pałeczki E. coli przyklejają się do tego cukru. I wtedy jak dodasz do tego jakiegoś soku, pobudzisz jakby wypróżnianie, to ten cukier razem z tymi pałeczkami wypłynie po prostu podczas oddawania moczu. I w ten sposób będziesz mógł sobie pomóc. I teraz możesz to połączyć, tak jak powiedziałem, w formie proszku. Olejek z oregano najlepiej w kapsułkach, ponieważ on jest bardzo mocny. I wtedy kupujesz sobie takie żelowe kapsułki w postaci olejku oregano i zażywasz to razem.
I wystarczy dosłownie kilka dni, 2-3 dni i powinieneś się pozbyć po prostu pałeczek E. coli na zawsze. Problemu z pałeczkami E. coli na zawsze. Następna rzecz, która tu jest ważna, to mogą być kamienie. I to kamienie, które powstają w niekoniecznie w samych nerkach czy w przewodach moczowych, ale też w kamienie, które powstają w pęcherzu. I tutaj najlepszym sposobem będzie zioło chandza piedra. Jest to zioło, które jest używane tak samo w Ajurwedzie, jak również, czyli Ajurweda, czyli Indie, jak również Jamu, czyli Indonezja. Jest to specjalne zioło, nawet nazwa tego zioła to jest łamacz kamieni. To jest zioło, które też może dostarczyć sobie w formie jakiegoś tam, powiedzmy, specyfiku, ale oczywiście najlepszy będzie sposób, kiedy dostaniesz sproszkowane to zioło albo w formie naturalnej, wtedy sobie po prostu to w jakiś sposób czy wyciśniesz, czy sproszkujesz i tak dalej. Następna rzecz to będzie cytrynian potasu. I tutaj sok cytrynowy również. I teraz, dlaczego wymieniłem obydwie rzeczy? Cytrynian potasu, jak również sok cytrynowy. Ponieważ jeśli masz atak tego pęcherza w tym momencie i zwijasz się z bólu, to picie soku cytrynowego nie zawsze może wystarczyć od razu, bo widzisz, sok cytrynowy to jest naturalny sposób, to jest raczej prewencja powstawania kamieni. I tutaj, jeśli chcesz na zawsze pozbyć się problemu kamieni, to pij po prostu sok wyciskany na świeżo z cytryny. Jedna cytryna, jedno jabłko, przypominam, dzieliliśmy się tym sokiem już wcześniej. Natomiast jeśli masz atak, to wtedy jakby zawartość tego cytrynianu w cytrynie może być niewystarczająca w tym momencie i wtedy dopuszczamy ewentualnie zakup jakiegoś cytrynianu potasu. Naturalna forma potasu po prostu w połączeniu z cytrynianem pomoże rozbić Ci te kamienie natychmiast, jeśli masz na przykład taki atak. No i teraz przejdźmy jeszcze do trzeciej rzeczy, bo to też jest bardzo ważne, bo chciałbym, żeby ten film objął różne powody powstawania właśnie zapaleń dróg moczowych. Jest również problem hormonalny. I tutaj w przypadku problemów hormonalnych to może być taki, że na przykład masz niski estrogen. Estrogen jest odpowiedzialny właśnie za to, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało i w momencie, kiedy przechodzisz menopauzę, to może się właśnie pojawić problem. Kiedy masz niski estrogen, może się pojawić problem pęcherza moczowego. Jak również czwarty punkt to jest przeszkoda jakaś, czyli co powstało, jakaś przeszkoda w naszych przewodach czy w okolicach przewodów i to będzie powiększona prostata u mężczyzn, jak również mięśniaki u kobiet. I piąta to będą osłabione nadnercza. Bo widzisz, nadnercze odpowiadają również za kontrolę zwieracza pęcherza. I jeśli masz osłabione nadnercza, czyli tutaj połączenie razem menopauzy, powstawanie jakichś problemów związanych z twoim układem nerwowym, tutaj nadnercza będą odpowiadać za to. Czyli mamy w tym momencie problemy hormonalne. Na każdy z tych problemów zrobiliśmy oddzielny filmik. Czyli jeśli masz problem z menopauzą, wpisz sobie odmładzanie na surowo menopauzę na YouTubie i znajdziesz tam filmik. Jeśli jakieś przeszkody, czyli powiększona prostata czy mięśniaki, też robiliśmy filmiki na ten temat. Jeśli masz problem z nadnerczami, to też wpisz nadnercza i w ten sposób będziesz mógł sobie pomóc. A jakie będą doraźne sposoby? Przede wszystkim jod. Jeśli masz problemy z mięśniakami, jakieś tam problemy związane z właśnie zachwianym systemem hormonalnym, to tutaj jod jest wspaniałym dodatkiem do naszego życia. Eliminacja nabiału po to, żeby eliminować estrogen, który dochodzi z krów zapłodnionych do naszego organizmu, jak również tabletki hormonalne. Czy to będą jakiekolwiek tabletki hormonalne, żeby poprawić Tobie funkcjonowanie hormonów? Czy to będą jakieś tabletki, na przykład birth control, czyli tabletki po prostu zabezpieczające przed ciążą. I tutaj warto te rzeczy odstawić, bo te rzeczy powodują właśnie mięśniaki, powodują problemy z menopauzą później, jak również obniżenie insuliny. I teraz podsumowując to całość. Jeśli chcesz zapobiegać, to zachęcam Cię do tego, żeby spożywać owoce, jak również pić sobie sok cytrynowy. Zadbać o swoje nadnercza, jak również o regulację estrogenu w swoim organizmie. Ale jeśli masz atak, i tutaj w przypadku ataku są te właśnie rzeczy, jeśli masz w tym momencie atak, to szukaj sobie specyfiku dimanoze, to jest po angielsku dimanose, po polsku będzie manoza, cukier manoza, jak również olejek z oregano i pij wtedy w dużych ilościach sok cytrynowy, po to, żeby dostarczyć sobie dużo witaminy C, która pomoże w działaniu tego specyfiku, tego cukru manozy. Mam nadzieję, że to było wartościowe, mam nadzieję, że natrafisz na ten filmik, kiedy właśnie tego potrzebujesz. Pragnę, żebyś mógł się pozbyć
głównie kobiety, bo to u kobiet jest częstszy problem. Pragnę, żebyście się mogły, dziewczyny, pozbyć problemu właśnie zapalenia pęcherza czy górnych dróg moczowych właśnie w ten bardzo prosty sposób i mam nadzieję, że Wam to pomoże. Jeśli oglądasz ten film po jakimś czasie, to proszę skomentuj, czy te rzeczy, które tutaj podałem w tym filmie, dla Ciebie zadziałały, jak to dla Ciebie zadziałało. Wtedy ten filmik również będzie takim otwarciem na te możliwości dla osób, które dopiero na niego natrafiły. Koniecznie dołącz do subskrybentów, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. Zaznacz dzwoneczek na YouTubie, jeśli chcesz otrzymywać informacje od nas na bieżąco. My za momencik wylatujemy do Polski, jesteśmy w Anglii, tuż przy lotnisku, lecimy na spotkanie Life Balance Conference, kongres. Dzisiaj mamy, jutro, przepraszam, mamy wieczorem wystąpienie, jeśli jest jeszcze możliwość, żebyś mógł do nas dołączyć. Będziemy tam przez 3 dni, będziemy mieli swoje stoisko, taki punkt, gdzie będziecie mogli do nas podejść, porozmawiać, dlatego mam nadzieję, że wskoczycie. Zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów. Będziemy rozmawiać z osobami, które szukają drogi do lepszego zarabiania pieniędzy, zmiany swojego sposobu zarabiania pieniędzy, czy zmiany kariery i tak dalej. Będziemy z nimi rozmawiać również o zdrowiu. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli tam wystąpić i że organizatorzy nas zaprosili. Mam nadzieję, że z Tobą też się spotkamy, jeśli szukasz właśnie zmiany kariery, sposobu zarabiania, jak również szukasz drogi do zdrowia. To tyle na dzisiaj. Pozdrowienia, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, puśćcie palucha, puśćcie serducho i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!